Dzień dobry, kochani. Ta wiadomość jest na 15 stycznia 2017 roku. Bardzo ciekawa. Chłopiec pnie się po schodach. Nie po schodach kariery, nie jak dojść do większych pieniędzy, ale jak uświadomić się spirytualistycznie, jak rosnąć spirytualistycznie. I najpierw musi być, kochani, stworzona chęć, intencja, że chcemy nauczyć się jak najwięcej. Jak już to będzie, pojawia się nagle nauczyciel i rośniemy spirytualistycznie. I schody zawsze były używane kiedyś jako rozwój, podwyższenie świadomości. Dzisiaj często mamy to we snach, kiedy potrafimy zobaczyć, co jest po drugiej stronie międzywymiarowej.